Siema, z tej strony Kolia.pl, jest ze mną Bartek Słuch 123. Siema, Maglewet 300. I anonimowy kłusownik. Jeżeli chcecie się dowiedzieć ciekawej historii z Bartkiem Słegiem, obejście filmik, włamaj się do sławnego youtubera, pogodziliśmy się, bo postawiłem mu flaszkę. Oczywiście wody, nic nielegalnego. No i się pogodziliśmy, byłem w szpitalu przez dobę, ale więc się dowiecie już, jak będziecie oglądać filmik. Włamają się do sławnego youtubera. Tam jest bardziej to wyjaśnione. Dobra, jesteśmy w tym samym miejscu. Chciałem wam też powiedzieć, że jeśli nie oglądaliście pierwszej części, to teraz wyłączcie ten filmik i wróćcie do pierwszej. Jest ona na moim kanale. I niestety w tym miejscu pan Paweł zginął. Przepraszam, że się śmieję, ale tam Bartek robi głupie rzeczy, ale niestety w tym miejscu gdzieś pan Paweł umarł. Krew siąknęła w glebie, więc tego już nie widać. Musimy go pomścić. No i tak, ten sam informator, który powiedział mi o tym T-Rexie w tym lesie, powiedział, że żebyśmy go wykończyli taką prośbą i podobno gdzieś nam podrzucił skrzynkę broni. Tutaj odstawiliśmy bolidy, żeby nikt tam ich nie ukradł. A skrzyneczka jest tutaj schowana. Chodźcie, tutaj jest broń. Więc wyposażymy się w nią i wracamy. Dobra, mamy już broń, sobie załadujemy. Bartek ma skorpiona, a nasz kolega ma maka, więc jesteśmy już wyposażeni w odpowiednie bronie. Amunicję też dostaliśmy zapasową przed wyjściem, więc na amunicji nie będziemy narzekać. Są dalej te chłaki, które właśnie teraz celuję. Jeszcze przejrzymy teren, gdzie byśmy mogli go znaleźć. Aha, tutaj mamy kupsko. Kupsko może należy do T-Rexa. Może należy do T-Rexa. Proszę lepsze oświetlenie na ten rekwizyt. Bardzo śmierdzi, widać, że jest świeże, więc może do tego T-Rexa. Może go znajdziemy. Dobra, więc teraz idziemy głębiej w las. Podobno on tam się gdzieś dalej ukrywa. I idziemy. Broń naładowana, więc spokojnie. Tam, gdzie teraz celuję, to tam spotkaliśmy po raz pierwszy tego T-Rexa. On już jest, on ma już trochę na sobie tych obrażeń, jest słabszy, ponieważ z niego strzelałem. Niestety poprzedni kamerzysta, który był na pierwszej części, pod koniec, zginął. Mi się tylko udało uciec i zebrałem grupkę, aby go wykończyć i pomścić kamerzystę i pana Pawła. Dobra, trzeba już uważać. Tutaj są ślady łap. Tego nie widzicie, bo jest słabe oświetlenie, ale są ślady takich ogromnych stóp. Może nie stóp, tylko takich łap. Idziemy. Teraz jest zaśmiecony, czyli tu byli ludzie, ale bardzo niebezpieczne. Mało osób wie, że tu takie coś jest. Jesteśmy w stanie uzbrojenia, idziemy. Nie wiemy, czy to jest. Słyszałeś to? Nie, nie, nie. Dobra, wydawało mi się, to był jakiś dźwięk. Jakieś, kurde, mam przesłyszenie. Jakbym słyszał te same dźwięki, co były, kiedy byłem tu ostatnio. Więc idziemy głębiej w las. Znowu taki dźwięk, nie? Jakby jakieś łamane gałęzie. Mam dobry pomysł. Dziwnie. Może strzelę w górę i przywołam tego brzydala. No nie wiem, czy to jest zbyt bezpieczne, on tam tak biegnie z prędkością 30 km na godzinę. Tak, mamy go upolować, więc wtedy mnie zagonił. Jak myślisz, no, zabić tak? No i tak go zabijemy. Dawaj. Dobra. Może przyszedł.
Dobra, my lepiej się wycofajmy. Chociaż nie wiem, gdzie on jest. No, on może być... Może kolbę. On może być... Dobra, szykuj się. Jest! Kurde! Tu gdzieś jest. Ryknął, ale nie wiem, z której ze strony. Z której to strony? Trójka. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O kurde, on jest z tej strony! Jezu, nie wiem jakim cudem, ale udało nam się uciec. Gdzieś na drzewo wleźliśmy. Tak dla wiedzy to siedzieliśmy na tym drzewie jakieś 15 minut. Na szczęście przykryliśmy się liśćmi, nas nie widział. Widać filmy z T-Rexem w roli głównej, czyli na przykład Jurassic Park. Nie miałem takiej racji, że T-Rexy są takie mądre, ale są duże i niebezpieczne, więc trzeba to mieć na uwadze. Masz zapasowy magazynek? Tak, już przy nacięciu przyszedłem. Dobra. Musimy szybko wracać do bolidów. A może daj mi teraz, bo jak będę do niego strzał. Idziemy. Dzięki. Dobra, magazynek. Musimy szybko wracać do bolidów. Nie możemy biec, bo przed tym są łamane węzie, ale ma dobry słuch. No. Musimy szybko iść do bolidów. Tylko, że tak odbiegliśmy daleko, że jesteśmy kilometr od tamtego miejsca, więc ja nie będę was zanudzał i zrobimy cięcie. Kolejne odchody. Niebezpiecznie tu. Za chwilkę będziemy przy bolidach. Dobra, jesteśmy już. Jesteśmy już przy bolida. Nie wiem jak, ale udało nam się przed nim uciec. Co? Słyszysz go? Kurde nie. Chodź. Jednak... Dobra, strzelam! Ciekać! Ładuję! Jezu! Chodzę na tę skałę! Muszę się schować! Celny strzał! Udało się, padł! Padł? Przynajmniej na jakiś czas. Niemożliwe. Dobra, zmywamy się stąd. Zmywamy się stąd. Jest zbyt niebezpieczne. Dobra, co się ludzie? Chyba T-Rex chyba nie żyje. Wolimy nie ryzykować, więc na tą chwilę uciekamy. Dostaniemy informację od informatora, czy T-Rex nie żyje. Może będzie kolejny film. Dobra, cześć.